Jesteśmy pod Zawratem. Atmosfera jest dosyć zimowa. Godzina 16, czyli za jakieś 15 albo 20 minut będzie całkiem ciemno. Ale jest zajebiście. Pokaż, jak się cieszy prawdziwy alpinista.
żarty. Elo? Elo, elokwentni. Siedzimy na biwaku pod stacją meteo, pod Kazbekiem i regularnie musimy odkopywać namiot co 6 godzin, bo pada. Śnieg topimy w gaciach, w śpiworze. Kudłaty robi manikir. Ja tylko leżę i wyglądam, Radek się wszystkim zajmuje. Chcemy iść dzisiaj trochę wyżej. Ale nie wiem, co tu widać. Nic nie widać za bardzo. No nie, teraz źle. Akurat nie wieje w sumie, więc patrzę, głupaty zamarzły. Zajmowało wszystko lodem. O kurwa! O kurwa! Zamarzły nam narty. Gruzja, państwo gruzu. Za 3 metry 4000. 16 godzina. Fajnie jest. Szukamy miejsca na pływanie. Jest pięknie, a w nocy będzie pięknie zimno. 4114. To jest chyba niższy wierzchołek Kazbeka, ale nie jesteśmy pewni. To jest chyba Radek, ale też w sumie nie jesteśmy pewni. To chyba jestem ja. Mamy problemy z kuchenką. Ale pracujemy nad tym usilnie. Kuchenka nam odmawia posłuszeństwa. Coś się zatkało, gdzieś się nie chce palić. A kiełba już czeka. Nie mamy nawet się czego napić. Bo trzeba stopić śnieg, żeby się napić. No i jest to. Ale mamy fajne widoczki przynajmniej na zewnątrz. Widoczki może i są, ale w sumie co nam po widoczkach, jak nie ma co jeść. Kuchenka nie działa. Kurwa, jesteśmy zgubieni. Ale mamy patent. Ja udało nam się stopić już trochę śniegu na wodę. Jakieś 5 godzin temu było minus 14 na zewnątrz, a jeszcze świeciło słońce. Chcieliśmy jechać do Mesti, ale się nie udało, bo pani, której zostawiliśmy nasz bagaż, cały dzień spędziliśmy pod pomnikiem i teraz idziemy na Kimanie i ognisko gdzieś w górę. Zapamiętam to do końca życia. Co to jest za rucek? Chodź, Misiu. No. A, no futro. Prawie taki jak ty. No. To był super film, którego nie nagraliśmy. Ale to trzeba to powtórzyć. Dobra. Puszczamy muzyczkę do odpowietrznika.
A słuchamy przy innym odpowietrzniku. Co pijesz? Jakieś piwko. Nie znam się na tych literkach. Na taktarii. Na taktarii? No tak. Na taktarii. A wiesz, jak się nazywało lotnisko, z którego mieliśmy lecieć do Mesty? Nie. Tak samo. No to coś znaczy. To jest miejscowość taka. Aha.